Cześć, z tej strony Farel i chciałem wszystkich bardzo serdecznie powitać oficjalnie w 9 sezonie gry Fortnite. Na samym początku, jeżeli się mega jaracie, tak jak ja, że 9 sezon w końcu się zaczął, zostawcie łapeczkę w górę, ponieważ ten odcinek zasługuje na minimum 10 tysięcy łapek. A to dlatego, ponieważ dzisiaj po raz pierwszy kupię na samym początku sezonu 100 stopni karnetu bojowego. Ale się nie martwcie, z okazji 9 sezonu również dla was coś przygotowałem. Dzisiaj pod tym odcinkiem rozdamy 10 karnetów bojowych. Wystarczy, że zostawiasz łapeczkę w górę, subskrybujesz ten kanał z dzwoneczkiem i co najważniejsze, musisz mieć wpisany kod Farel w sklepie Fortnite. A w sekcji komentarzy napisz dowolny komentarz, na przykład wspieram z kodem Farel w sklepie Fortnite. Wy mnie wspieracie, a ja dla was jak co odcinek rozdaję nagrody w postaci kodu PSC. W tym momencie wam się wyświetlają 3 szczęśliwe osoby, które wygrały karnet bojowy z poprzedniego odcinka. Odezwijcie się do mnie na gamingwefarel@gmail.com, e-mail znajdziecie w opisie tego filmu. A kolejne osoby, które wygrały karnet bojowy, ogłoszę już w następnym odcinku. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do kupowania 100 stopni karnetu bojowego. Okej, moi drodzy, kupmy sobie od razu ten lepszy pakiet za 2800 fałdolców. Kup. Woohoo! Mamy. Karnet bojowy ulepszono. Super. Zobaczmy teraz po kolei, co będziemy dostawali. Następny przedmiot, następny przedmiot. Pierwszy skin Roxy. Truskawkowa świeżość. Ej. Dosyć fajna dziewczyna w glanach różowych z niebieskimi ponczochami, skarpetami. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Żółte rękawiczki. No taka ficiara. Bardzo fajny skin, który ma możliwość edycji. Zauważcie. Do tego dostaliśmy koguta. Nadciąga nowa era. Pancerny kogucik, bicki, jak u Farela. Ej, naprawdę fajne, bardzo fajne. Następny przedmiot. Wyzwania, wyzwania, wyzwania. Karnet bojowy 9. Miłość z kamienia. To są te kamienie, które wyznawały sobie miłość na wulkanie. Okej, lecimy dalej. Exp, exp. Pan pomidorek, emotka, bardzo fajnie. Ja pana pomidorka uwielbiam. Mamy ekran wczytywania. Urzeczony. Aha, no dobra. Grafika pokazała zestawu żołnierze słońca. Lecimy dalej. Kogut, pokaż swój styl, czyli mamy nowe malowanie do broni wzorujące się na stylu koguta. Neorurki. Neorurki. Bardzo fajne, ej. Takie rurki można często spotkać na eventach. Fajna opcja, naprawdę. Roxy, zostaw ślad. Dojrzały rozpruwacz. Teraz, moi drodzy, będziemy mogli farmić matcy nie tylko jedną ręką killowym, tylko dwoma naraz. To jest naprawdę spoko opcja. Dzisiaj z pewnością sobie to przetestujemy. Wtul się. Misiek, super. Jakaś parasolka, tutaj exp. Lawa, wszędzie lawa, ok. Sprawiedliwość. Wciśnij play i zatrasz się w dźwiękach. Ok, później sobie to przesłuchamy. Mamy oczywiście jakąś nową płytkę, fajnie. O, emotka Rexa. Ryk Rexa. Wyraź na polu bitwy, dobra, spoko. Jeżeli macie taką samą reakcję jak ona z okazji 9 sezonu, obowiązkowo łapeczka w górę. I przypominam, przed kupnem karnetu bojowego nie zapomnijcie o kodzie Farel w sklepie Fortnite. Ja dziękuję wszystkim wspierającym. Mega serducho dla was za wsparcie. Tędy, okej. Lotnia. Turbo skrętarka? Silniki odpalone. No dobra, spoko. To jest drift, o ile się nie mylę. Dalej, dalej. O, dojrzałe. Pokaż swój styl. Malowanie. Takie wcętki, ale widzę, jest ono chyba interaktywne. Dobra, lecimy dalej. Ziomek jak z Terrarii podobny. Glider, strażniczka pola bitwy. No, dosyć ciekawa. I ekran wczytywania Roxy, czyli jak widzicie, Roxy jest tą postacią z wycieków, przecieków. Z całego tego, z tej całej zapowiedzi, z którejś tam literki, chyba z R, nie? Raczej N, N. N-O? Nie pamiętam zresztą, okej. I tutaj patrzcie, moi drodzy, mamy Jonesy z bunkra. Ej, to jest Bambi, który został uwięziony przed wybuchem wulkanu w bunkrze, ale razem się schował tam z bananem. No i niestety banan został zjedzony, ponieważ musiał jakoś przeżyć. Urosła taka długa broda. Ej, naprawdę fajny skin. Podoba mi się. Jeszcze przydałaby się taka emotka, że on idzie, nadeptuje na swoją brodę i się wywraca. No ale nie każda postać ma oczywiście brodę. Mogłaby być tylko i wyłącznie dla niego stworzona taka emotka, by było spoko. Dalej, dalej. I tutaj mamy emotkę kolejną. No dosyć słaba. Mamy... O! Słoneczny ptak. Bardzo fajne... Fajne graffiti. Podoba mi się. Ogólnie słonecznego ptaka skin uwielbiam. Jaskrawa. No, taki neonowy ślad spadania. Lecimy dalej. Fałdolce. Okej. Okay. Teraz, kochani, najważniejsze. Będziemy kupowali 100 stopni karnetu. Ja nie mogę się patrzeć. Tylko sobie zajrzeć, czy tutaj jest. O! Nie mogę patrzeć, jakie to są skiny. Szybko, 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 szybko. 6000 fałdolców, 7000 fałdolców i uwaga! Lecimy dalej. Wow! Kup!
Teraz się szybko cofnijmy, cofnijmy. Nie patrzcie, nie patrzcie, ja też nie patrzę. Jesteśmy na samym początku. Okej, przeglądamy teraz dalej karnet bojowy. Obowiązkowo zostawcie łapeczkę w górę, bo to jest pierwszy raz, kiedy kupuję 100 stopni karnetu. Na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na Bambiku, dokładnie tutaj, na neonówce tej, na jaskrawej. 100 fałdolców, później mamy Kio, jest to postać, bitewna drzemka, aktywacja. Okej, okay. Ekran wczytywania podbój i mamy krok kurczaka, ej kozak! Chicken, teraz jak ktoś się przed tobą schowa, albo nie wiem, fajnie go łatwo powalisz, no to będziesz mógł ten taniec zatańczyć. I on jest jeszcze interaktywny, że można z nim chodzić. Ej, trzeba to przetestować, naprawdę będzie beka. Lecimy dalej, ja oczywiście strój kurczaka mam, więc będzie mega fitowało. Strażnik miłości, ale to ten chyba lodowy. Exp, fałdolce, latający dysk, czyli tak jak zawsze mieliśmy jakieś jabłko, śnieżną kulkę, bądź też jakiś inny przedmiot, który mogliśmy rzucać, pomidor, przepraszam, jabłko, pomidor. No to teraz mamy dysk, ciekawe czy druga osoba będzie mogła go złapać, to jest mega ciekawe, sprawdzimy sobie na pewno. Tutaj mamy tędy, grafikę, w jasnych barwach? W jasnych barwach, bombowe barwy z kill-offem, czyli klasyczny skin Fortnite'a, najbardziej popularny. Ładny ekran wczytywania, na tapetę się nadaje na komputer. Mamy tutaj młot, bunkrowy rozwalacz, czyli to chyba Bambik sobie go stworzył, co? W bunkrze. Nawet fajny. Jest stworzony z kijków, bandaży i z metalu, czyli z tych surowców, które pozyskujemy za pomocą kill-offa. Fajna sprawa. Szkarłatne uderzenie, kolejna lotnia, taka neonowa dosyć, nawet, moim zdaniem spoko. Lecimy dalej, co my tu mamy? Malowanko, fortunkę, później mamy 100 fałdolców, tutaj mamy jakiś pędzel, o, zbyt wykrzywione, pokaż swój styl, no jestem mega ciekawy jak wygląda to malowanie, zapowiada się naprawdę fajnie. Wukong, dużo emotek teraz postaci widzę jest, ze skinów postaci. Exp. Nie. Nie, idę. Jeszcze raz. Przepiękne. Coś przepięknego do trollowania. Super. Super. Kio fioletowa. Nie podoba mi się kompletnie ten cyborg kot. Brzydki. I mamy Wege. Skin. Vega, pokaż się. Zemsta najlepiej smakuje w pojedynkę. Ma możliwość edycji. Pokaż się, jak się ubierasz. Pyk. Raz, trzy z trzech. Aha, czekajcie, że chciałem się cofnąć, bo chciałem zobaczyć ten. Ona się przeskoczy nam? Tak, przeskakuje. Kolejny. O, fajny teraz wygląda. Tu już ma armor i hełm. Aha, tak wygląda na fullu. Kolory też zmienia. Cyk, cyk. Cyk. Roxy, nawet spoko. A kurczak jaki ma? Model edycji, no. Halo, kurczak. Edytujesz się czy nie? Dobra, później to zobaczymy. Lecimy dalej, bo się nie mogę normalnie doczekać skina za setny poziom. Banany to są? Myślałem, że to jest pierze od kurczaka. Ale dobra, do skinu banana będzie mega hitowało, fajnie. Ekran wczytywania. Aha, tutaj uciekamy samolotami, powietrzne zwycięstwo. Kiedyś taki graliśmy turniej, mega fajnie mi się to grało. Reksik, 100 fałdolców, gitarka, burgerek, burger i nutka, dopalacz. Ciśnij play i sięgnij do nieba. Taki bardziej rockowy, elektryczny. Fajne. Uwaga. Kojarzy mi się od razu, nie wiem, z Dragon Ballem, z Naruto, nie? Mega, mega fajne. Podoba mi się. Nie. Spray jest rzadko, co użyłam, ale niech będzie. I mamy kolejny... Co to jest? Zbierak, ale... Mikrofon! Nie wiedziałem przez chwilę, co to jest. To jest mikrofon, ej. Fajny. Spoko, spoko. Ja szanuję. Lecimy dalej. Na. Okej. Okay. Skulltropa. Fajne, to fajne. Różowe plamki. No ciekawie się to zapowiada. Tutaj mamy jeszcze co? Kajo czarna, Kio. Przepraszam, źle czytam. Tutaj mamy bukszpan. Podglądać za krzaka i... Nie! Kojarzycie z pewnością w Stanach. Często się pojawiają tacy przy uliczni, nie wiem, tancerzy z tą właśnie reklamą danego sklepu. Ej, naprawdę, naprawdę fajnie. Fajnie to wygląda. Kurde, Victory Royale, na koniec to będzie mega pokczam, jak ktoś będzie to tańczył. Wiele osób na pewno będzie to używało. Lecimy dalej. Tutaj mamy rozpalone legendy, czyli... Aha, skiny te ze złotym, z płonącym smokiem uciekają, albo go wyprowadzają z zamku na spacer. Smoka, okej, 100 fałdolców mamy
Fantazyjny latający dysk. Z pewnością będzie zostawiał za sobą taką smugę, no ale spoko, spoko. Dalej, dalej. I mamy właśnie za 70 poziom Stratus, czyli ten gościu, który był też na zwiastunie pod literą NEO. Pod literą O. Okej, ma tu mapę Fortnite'ową na mapie. Zobaczymy, czy mapa będzie się wraz z sezonem zmieniała. Tutaj mamy pana rybkę, super. Tutaj mamy dalej znowu Kio pomarańczowa. No, ja nie, w ogóle mnie kosmiczne rytmy nie kręcą. Mamy ekran wczytywania, 100 fałdolców. O, o, Super Saiyajin spada z nieba. Fajnie to wygląda. Jak w Dragon Ballu, jak w Dragon Ballu. Odwet, kolejna lotnia. Kolejna lotnia kosmiczna, która mi się kompletnie nie podoba. No ale trudno, lecimy dalej. Żar. Kapitulacja. Fałdolce. Burza. Robocik, burza. Ej, fajny ten styl, patrzcie, on jest burzowy, pewnie nam się będzie na broni też to mieniło. Fajne, to lubię, to szanuję. I mamy kolejny skin, Demi. Demi, szkarłatny smok. Taki tunice, dziewczyna z dziarą, z... w szpilkach, skin w szpilkach. Ej, dawno tego nie było. Wow. Patrzymy dalej, smuga plazmy. Neoświat? Nie wiem. No, nowa poświata. Luzackie kroki. Dopiero 95 poziom? Wysoko, wysoko, wysoko. I uwaga, jest w końcu skin zasetny. No nie mogę się doczekać, ale jeszcze zobaczmy sobie pełną moc. I mamy Strażnik Kogut Ciemny. To jest Strażnik Kogut, dodatkowa wersja stroju koguta. Ale zbajerowany, co? Ale zbajerowany. Ja jeszcze mam ten plecak założony taki. I uwaga, setny poziom. Mściciel. Nie. Nie. Aż tak? Moim zdaniem słabo. Fortbyte. Fortbyte. Patrzcie, jest nowa opcja, że będziemy musieli odblokować jakieś kafelki. Później coś z pewnością odblokujemy. Na razie nie wiem, na czym to będzie polegało, ale zbierz Fortbyte, by zbierz Fortnite, by odcyfrować zagadkę. Wow, tutaj będą zagadki jakieś ukryte. Dobra, będziemy zbierali Fortbajciki. Wow. Będzie wiele zadań w tym sezonie do roboty. Mamy tutaj możliwość edycji do Roxy. Lecimy dalej. Tutaj mamy pana Koguta, coś jak Optimus Prime. Ej, fajna ma te skrzydła nawet. Ej, nie jest zły, nie jest zły. Tutaj mamy oczywiście... Nie, do Bambika jest Speleryna. Ej, kozak. I te dojrzałe rozpruwacze. Fajne. Ze skórki od banana chyba było owiniętone. Tutaj mamy do Wegi edycję. No, glajderka. Plecak z mapą, z lokalizatorem. Jestem ciekaw, czy on będzie lokalizował. No i tutaj mamy właśnie 20 tysięcy, 75 tysięcy, 150 tysięcy, 250 tysięcy. I kolory są jeszcze do niego. Ej, zasetny poziom, spodziewałem się czegoś ciekawszego, no ale taka tematyka jest tego sezonu kosmiczna. Więc moim zdaniem tak sobie. Sprawdźmy jeszcze sklep z przedmiotami. Mamy śmietankowca, dynamo, fanatyk furażerki. Jezu, jaka nazwa. No i oczywiście, moi drodzy, co najważniejsze, wspierajcie z kodem FARAL w sklepie Fortnite FARALL. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za wsparcie. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie się odwdzięczyć zostawiając łapeczkę w górę. I co najważniejsze, bierzcie udział w konkursie, ponieważ muszę wylosować jeszcze 8 szczęśliwych osób, które otrzymają ode mnie karnet bojowy. I sprawdźcie, czy przypadkiem kod FARAL w sklepie Fortnite wam się nie zresetował. Resetuje się co 2 tygodnie. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę i za poświęcony mi czas. Trzymajcie się. Hej! Come on.